myślę, że dobrze by było jeszcze wyegzekwować od władz miasta. No, taki mam pomysł, żeby była dostępność wszystkich obiektów, jakie tylko mamy na dzielnicach czy szkoły. Bo na przykład po godzinach, po południu, to tak młodzież się spotyka, gra w piłkę. Na przykład moi synowie uprawiają sport całe życie, chociaż już mają po 30 lat, ale uprawiają sport i oni się spotykają po południu, sala jest otwarta i korzystanie. Jeśli będzie dostępność bez płacenia wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe, to też jak damy sygnał, że na danej dzielnicy w tych godzinach jest otwarty, to zawsze można to w jakiś sposób zorganizować, czy jakiś stół ping-pongowy, czy coś innego, to wtedy to też inaczej będzie wyglądało. Tutaj to jest blokada, bo przy organizacji wielu spotkań, WOŚP-ów i całej innej... To jest kwestia organizacji i logistyki. Cały czas słyszymy informacje, sorry, ale to są dodatkowe pieniądze dla ochrony, dla kogoś, kto musi posprzątać, dla kogoś... Jeśli jest wprowadzany program, tak, to musimy jasno artykułować, że dostępność do wszystkich... Tak, to nie będzie dużo kosztowało. Tak, to nie będzie dużo kosztowało. Tak samo basen, prawda? Dlaczego senior ma płacić? On już zapłacił swoje przez całe życie. Tym bardziej, że emerytury są dosyć niskie, lekarstwa są drogie i wydaje mi się, że ta dostępność to chyba dla nas to będzie bardziej korzystniejsze niż to, żeby potem taka osoba starsza, która nie ma tej aktywności, że ona będzie przebywała, będzie chora. Ona będzie chora, bo wiadomo, że to są stawy i tak dalej, prawda? To trzeba potem nad tym wszystkim pracować.